Cześć, ja nazywam się Rachela i jesteśmy w moim sklepie ze zdrową żywnością Detektyw Zdrówko. Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam z Wami pogadać tak naprawdę o dwóch rzeczach. O siemieniu lnianym, które bardzo często sprzedaję w moim sklepie. Tak naprawdę jest ono w top 20 najczęściej sprzedających się u nas produktów. I tym, co pochodzi od siemienia lnianego, czyli oleju lnianym. I tak naprawdę właśnie chciałabym chyba zacząć od siemienia lnianego, ponieważ to jest właśnie, jeśli chodzi, taki produkt, który większość osób gdzieś w swojej karierze kupiła, może nawet próbowała z tego korzystać, kilkakrotnie na przykład dodała do jakichś potraw, albo próbowała robić glutki, zrobił się bałagan w kuchni, zapał zgasł i teraz te nasiona stoją gdzieś smutne w szafce w kącie. Może trochę odczaruję, może namówię Was do tego, żebyście spróbowali ponownie z nasionami lnu. Więc tak, od czego by to zacząć? Może od rodzajów, bo mamy tak naprawdę dostępne dwa rodzaje siemienia lnianego. I to będzie taki klasyczny len brązowy, bądź jego złocista wersja, bardziej szlachetna, tak się prezentuje. I teraz po co tak naprawdę te nasiona nam są. One będą fajnie wspierały nasz układ pokarmowy. Tak naprawdę na każdym jego jakby odcinku. Ponieważ siemię lniane jest rośliną śluzotwórczą, ten śluz ma walory takie ochronne, nawilżające, dlatego też wykorzystuje się go w kosmetyce, ale do tego przejdę dalej. I teraz jeśli my takie gotowe nasiona w całości, czy dodajemy sobie do owsianki, czy dodajemy do wypieków, to już wtedy ta dobrocenna wartość jest w naszej diecie. Czyli kiedy my sobie spożywamy te nasiona, one nawet bez jakiejś tam większej obróbki znajdują się w naszym układzie pokarmowym, to pod wpływem wilgoci, która się znajduje w układzie pokarmowym, one zaczynają wydzielać tą właśnie swoją otoczkę śluzową i w pewien sposób chronią powierzchnię naszego układu pokarmowego, różnego rodzaju podrażnienia mogą niwelować. Dużo osób korzysta z nasion lnu nie jako takiego właśnie dodatku, tylko jako samodzielnej takiej formy terapii. Czyli biorą sobie takie nasiona, wrzucają do szklaneczki, zalewają wodą, czekają aż ten śluz się wytworzy i albo spożywają całość, czyli tą zawiesinę tych nasion w wodzie w tym całym glutku, albo jakby odcedzają sobie te nasionka i samą tą otoczkę śluzową, która im powstała, spożywają. I to jest fajny sposób na to, żeby takiego siemienia lnianego korzystać. Można kupić len, który jest już gotowy, zmielony. Teraz to ma swoje plusy i minusy, ponieważ nie każdy ma w domu takie możliwości, żeby te siemienia lniane sobie samemu mielić, więc może skorzystać z gotowego mielonego. Ale wiadomo, że czym dłuższy czas minie od momentu, kiedy zmieliliśmy takie nasiona, to tym też zaczynają zachodzić procesy utleniania, więc te wartości, które są w nasionach lnu i te, o które nam chodzi, mogą z czasem się troszeczkę niwelować. Tak naprawdę o jakie wartości nam chodzi? A więc len jest rośliną bogatą w mikroelementy, w witaminy, jest bogaty w kwasy nienasycone, przede wszystkim omega-3. Również omega-6, ale tutaj główna przewaga omega-3. Jeśli chodzi o jakby taką maksymalną dawkę, która jest zalecana do spożycia dziennego, to jest gdzieś około 50 gramów. Teoretycznie wydawałoby się, że są takie zdrowe, więc dlaczego tylko 50 gramów, dlaczego nie więcej? Ponieważ jak wszystko, to jednak umiar i jakby dawka ma znaczenie. Siemię lniane ma takie właściwości pobudzające układ pokarmowy, więc jeśli byśmy spożyli go więcej, to możemy się spodziewać, że ta praca układu pokarmowego może być za bardzo pobudzona. Czyli jeśli mamy zaparcia, to jak najbardziej możemy sobie pozwolić na to, żeby tego siemienia lnianego spożywać więcej, ale jeśli wszystko jest w porządku, no to niestety ryzyko jest takie, że mogą się nam te jelita za bardzo pobudzić. Jeśli chodzi o wykorzystanie siemienia lnianego w kosmetyce,
To jak najbardziej włosomaniaczki pewnie będą miały wiele na ten temat do powiedzenia, ponieważ taki macerat z nasion lnu w wodzie, a właściwie ten właśnie odfiltrowany od nasion glutek, bardzo często jest używany w różnych mieszankach takich dla wsparcia włosów, ponieważ on ma bardzo silne właściwości nawilżające, więc może tutaj na pewno na włosy nam pomóc. Dużo prostszą formą, żeby skorzystać z tych kwasów nienasyconych, czyli przede wszystkim omega-3, jest skorzystanie z oleju lnianego. I teraz olej lniany często jest nazywany olejem budwigowym. I jakby ta nazwa, to nie jest tak, że to jest osobny olej lniany budwigowy, osobny olej lniany zwykły, tylko jest on właśnie tak nazywany, dlatego że profesor Joanna Budwig, która jakby wysnuła taką tezę, że niedobór kwasów omega-3 jest dużą przyczyną chorób cywilizacyjnych w diecie, jakby w naszym społeczeństwie, zaproponowała właśnie dietę bogatą w olej lniany, właśnie po to, żeby uzupełnić te niedobory kwasów omega-3. I ta dieta nazywa się dietą dr Budwig, więc olej lniany często na półce w sklepach też jest nazywany budwigowy. Ale żeby nas to nie zmyliło, bo wiem, że często przychodzą klienci i pytają się, że oni by chcieli kupić olej lniany, ale oni chcą kupić olej lniany budwigowy i żaden inny. I jeśli nie ma na dole napisane, że jest to dr Budwig, to oni takiego oleju nie chcą. A prawda jest taka, że ten olej, czy to jest olej po prostu olej lniany ekologiczny, czy to jest olej lniany wielkopolski, czy to jest właśnie olej lniany budwigowy, to tak naprawdę wszystko jest to olej lniany i ma takie same wartości. Druga kontrowersja, jeśli chodzi o olej lniany, to jest kwestia jego przechowywania. Ponieważ wszystkie oleje tłoczone na zimno mają tą właściwość, że w momencie, kiedy je odkręcimy i dopuścimy do nich powietrze, to już nie powinniśmy chować ich do szafki, tylko powinny być przechowywane w warunkach chłodniczych, czyli w lodówce. Z olejem lnianym jest tak samo. Jednak występują oleje lniane, tak jak ten, który tutaj trzymam zimniutki, na chwilkę wyjęty z lodówki. To jest olej lniany właśnie firmy BioOil. I on jest olejem, ja sobie to tak nazywam, lodówkowym. Czyli jest to olej, który w procesie, po procesie wytłoczenia jest od razu przechowywany w lodówce, jest wlany do butelki, zakręcony i to jest koniec. I później w transporcie również musi być w warunkach chłodniczych i jak już przyjedzie do mojego sklepu, to również musi się znaleźć w lodówce. Ale nie wszystkie oleje tego wymagają, ponieważ tak jak wytłumaczył mi pan, który jest pracownikiem firmy Olandia, on mówił mi o tym, że oleje, które są tak zwanymi tymi olejami lodówkowymi, po prostu są wlewane do butelki, zakręcane, no i wstawiane do chłodni i dalej jadą do sklepów. A oleje, które nie muszą być przechowywane w lodówce, czyli na przykład właśnie tutaj chociażby olej z Darów Natury, czy właśnie olej z firmy Semco, to są oleje, które są wlewane do butelek pod ciśnieniem i pod tym ciśnieniem są zakręcane, zapieczętowane i w tym momencie taki olej może przebywać na półce. Nie musi być jakby w lodówce. W momencie, kiedy my odkręcimy i dopuścimy powietrze, to hops, od razu do lodówki. Druga ważna rzecz, jeśli chodzi o przechowywanie oleju lnianego, no tak jak tutaj spojrzycie, wszystkie te oleje mają ciemne butelki. I dlaczego? Dlatego, że olej lniany pod wpływem światła się utlenia i dla niego bezpieczniej jest, żeby on był przechowywany w ciemnej butelce. Więc jeśli wybierając olej lniany, musimy zwrócić uwagę, czy jest to olej tak zwany lodówkowy, czyli to możemy sprawdzić tak naprawdę na etykiecie, tak jak na przykład ten lodówkowy ma zapis, że musi być przechowywany w temperaturze od 4 do 10 stopni i taki olej w sklepie powinniśmy kupić z lodówki. Ale jeśli chcemy kupić olej nielodówkowy, który zazwyczaj jest tańszy, to zapis na tym oleju będzie taki przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, po otwarciu butelki przechowywać w lodówce. Więc wtedy patrzymy tylko na to, czy butelka jest ciemna i możemy sobie taki olej kupić. Co jeszcze jest ważnego, jeśli chodzi o olej lniany? Jest to olej, który ma bardzo specyficzny smak. I tutaj niestety nie każdy z tym smakiem się polubi. Jego właściwości są tak szalenie ważne dla naszego organizmu,
że szkoda by było rezygnować z tych właściwości, ale no, jestem w stanie sobie jakby wyobrazić, że nie każdy jest w stanie zmusić się do tego, żeby taki olej do diety włączyć. I wtedy pojawia się alternatywa, a mianowicie olej z lnianki. To też jest częste pytanie moich klientów w sklepie, którzy pytają się, czy olej lniany i olej z lnianki to jest to samo. No nie jest to to samo, bo lnianka to jest zupełnie inna roślina. To jest lnianka siewna i często ten olej też w sklepach ze zdrową żywnością jest pod nazwą olej rydzowy. Więc olej rydzowy czy olej z lnianki to będzie olej, który będzie miał bardzo podobne właściwości do oleju lnianego, ale będzie miał dużo łagodniejszy smak. Tutaj mam właśnie taki ekologiczny olej z lnianki. Jeśli chodzi o jego właśnie kwestię lodówkowości, nielodówkowości, przechowywania w ciemnej butelce, to tutaj wszystko będzie tak jak analogicznie przy oleju lnianym. Ale on ma taką dodatkową jeszcze jedną cechę, oprócz tego, że jest lepszy w smaku niż olej lniany, że jest bardziej odporny na jełczenie, bo olej lniany jest też olejem bardzo nietrwałym, czyli po otwarciu tak naprawdę nie możemy go długo przechowywać, trzeba go jak najszybciej spożyć, ponieważ on z czasem bardzo szybko właśnie jełczeje, już zmienia się jego smak i taki olej już nie nadaje się do spożycia. Olej z lnianki będzie żył nam dłużej, czyli jeśli nie jesteśmy pewni, czy będziemy w stanie wypić odpowiednio szybko taki olej, to może lepiej skorzystać najpierw z tego oleju lnianki, bo wiemy, że on dłużej nam pożyje w tej lodówce. Druga ważna rzecz na temat olejów w ogóle tłoczonych na zimno, w większości poza olejem kokosowym, to jest to, że są to oleje, które nadają się tylko i wyłącznie do spożycia na zimno. No każda temperatura tak naprawdę zabije nam właściwości. Te oleje mają bardzo niską temperaturę dymienia, więc absolutnie nie nadają się do smażenia. Tak naprawdę możemy nimi przyprawić tylko gotowe już potrawy, czyli jeśli robimy jakąś sałatkę, czy mamy gotowy obiad i chcemy sobie tam dodać trochę właśnie zdrowych tłuszczy, ale jakby do gotowania, do pieczenia, do smażenia absolutnie nie, nie, nie. Tak jeszcze w roli podsumowania, to czy zdecydujemy się na siemię lniane, czy zdecydujemy się na olej lniany, to musimy brać pod uwagę to, że nadmierne spożycie obu tych substancji może mieć właśnie wpływ na taką nadmierne pobudzenie pracy jelit. Więc jeśli zauważymy, że takie objawy się u nas pojawią, to wtedy warto przemyśleć, czy tę dawkę, nawet te jakby zalecane 50 gramów siemienia lnianego, czy te właśnie dwie łyżki oleju lnianego, że może jednak warto wtedy trochę tą dawkę zmniejszyć i zobaczyć, jak nasz organizm na to reaguje. Druga ważna rzecz to to, czy przyjmujemy jakieś leki. Ponieważ jeśli przyjmujemy leki, to też tutaj warto zrobić sobie odstęp czasowy między przyjmowanymi lekami, a na przykład przyjmowaniem siemienia lnianego. I tutaj tak naprawdę zalecana jest godzina bądź dwie między właśnie przyjęciem leków, a zanim weźmiemy sobie siemię lniane, bo po prostu może tutaj mieć wpływ to i na wchłanianie, i na to, w jaki sposób one będą po prostu w naszym układzie pokarmowym przetwarzane. Więc to też warto wziąć pod uwagę. Jeśli chcecie sobie skorzystać z oleju lnianego, który jest na pewno z dobrego źródła, czyli z certyfikowanego producenta, manufaktury olejów, chcecie mieć pewność, że jest to olej wysokiej jakości, no to warto, żebyście sobie zajrzeli na naszą stronę internetową. Tam jest bardzo szeroki wybór olejów i jeśli chodzi o siemię lniane różnego rodzaju, też możecie sobie u nas takie siemię lniane zamówić. I co więcej, na naszym blogu na sklepie jest też dostępny artykuł na temat olejów i jest tam bardzo dokładnie opisany olej lniany, również olej z lnianki, jak również inne oleje tłoczone na zimno. Jeśli zastanawiacie się, jaki olej chcielibyście wybrać dla siebie bądź dla swojej rodziny, to jak najbardziej możecie tam szukać pomocy. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Cześć!